ludziska. Z tej strony wasz Mohomormanon i ja witam was w kolejnym odcinku z Hadesa. Ponownie, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku pójdziemy włócznią. I od razu na starcie powiem, że moje skille mogą dzisiaj, mogą być po prostu niezbyt trochę, bo jest ciekawie u mnie w robocie. Szefostwo nam zwalnia pracowników, którzy pracują u nas od bardzo długiego czasu z głupich strasznie powodów, które nie mają żadnego zwierciedlenia w faktycznej pracy. A ja tak naprawdę zostałem z jedną inną pracownicą i sami ogarniamy bardzo dużo rzeczy naraz. I to jest masakra po prostu, więc jestem troszeczkę podmęczony. Co nie zmienia faktu, że nadal mam ochotę grać w Hadesa i jest cudownie i chcę grać. Co tu mamy? Szpikulec łańcuchowy. Atak specjalny odbija się do 7 wrogów, zadając każdemu 30% obrażeń. To brzmi dobrze. Buzujący obrót. Ładowanie ataku obrotowego sprawia, że jesteś krzepki. Myślę, że to wezmę. Jak najbardziej. Jestem ciekaw, jak to zadziała. Do 7 wrogów aż. Uderza. Cokolwiek to w sumie będzie tutaj znaczyć, ale okej. Zobaczymy może, jak będzie więcej przeciwników. O, rzesz ty. No to... to jest niezły bonus. To jest jednak niezły bonus. Mamy obole, mamy to. Czy ja chcę Afrodytę, czy ja chcę hajs? Nie no, weźmiemy dary. Weźmiemy dary oczywiście, bo to jednak będzie nam bardziej przydatne, mi się wydaje. Poproszę się, moja droga, o dar. Jestem spontaniczny, spoko, dzięki wielkie. Wymach łamiący serce. Atak specjalny zadaje więcej obrażeń, wywołuje osłabienie. Biorę, bo mamy coś super na atak specjalny tak naprawdę tutaj w tej rozgrywce. I myślę, że to nam może zrobić sporo rzeczy. Na pewno będziemy bardziej odgarniać tutaj tych przeciwników. Dobra, poproszę o resztę tutaj. Przyznam, że ten motylek od tego Thanatosa by się teraz przydał, bo nie dostajemy żadnych w ogóle obrażeń na razie. Co mnie niezmiernie cieszy. Więc zróbmy tak, żebyśmy mogli otrzymać tych obrażeń więcej na później. O, żeż ty. O, ty kurde. Co on sobie myślał, że może nas tak tutaj walnąć? Nieładnie, kolego, nieładnie. Pójdźmy w to. Chociaż powinienem iść tak naprawdę w kryształy, bo moglibyśmy sobie zwiększyć tak naprawdę full HP nasze w końcu. Dobra. Co tu mamy u tego? Dusza Centaura. Natychmiastowo zyskujesz 25 punktów HP bez przywracania. Aha, bez przywracania HP, w sensie, że będziemy mieli 25 po prostu tego. Okej. Okay. Jak najbardziej. Więcej HP-ków jednak. To jest jednak coś. Mamy sklep Harona, mamy hajs. Weźmiemy hajs, bo jednak bardziej hajs nam się przyda. Tu mamy przeciwników. Tam z tyłu ktoś niby był, jakby no pokazywał nam, jakby tam ktoś miał niby być. No
Aha, bomby. O, ale udało mi się załatwić przypadkiem. Jest moc, moi drodzy. Myślę, szczerze powiedziawszy, że chcę pójść do Aresa. Szczerze powiedziawszy, myślę, że chcę pójść do Aresa, bo Aresa lubię dar, jest dobry. To jest idealny w sumie przeciwnik na to nasze, co teraz mamy. Tylko muszę tutaj się przesuwać tak, żeby nas tutaj nie atakowało za bardzo. O, trochę go zbugowaliśmy, ale to bardzo fajnie. Cudnie. Nie jestem pewien, czy dawałem Aresowi, więc dajmy mu. Lord Ares, please accept this offering for giving me such strength as necessary to succeed. Wyjątkowo teraz mu daję, po prostu wiem, że zbiera na te diamenty, ale chcę mu dać wyjątkowo. Dobrze pamiętałem, że Aresowi nic nie dawałem, więc się cieszę bardzo, że mu dałem. Fiolka krwi. Z chęcią, cieszę się bardzo, jestem z tego faktu bardzo zadowolony. Dzięki. Odskok ostrza. Odskok tworzy wir ostrze w miejscu rozpoczęcia. Furia krwi. Gdy odrzucenie śmierci zostanie wykorzystane, podczas tej patyczki będzie zadawało więcej obrażeń. Nie za bardzo. Tnący strzał. Wystrzał powoduje wyrzucenie do przodu wiru ostrzy. Wezmę odskok. Weźmiemy odskok, bo jednak to będzie coś fajniejszego. Przepowiednia wypowiedziana. Coś, jakąś przepowiednię dostaliśmy. Okej, okej, okej. O, znowu zaczynamy. O, mamy chaosa. Dobrze. Chaos. Nie wiem, czy przypadkiem nie zbliżamy się powoli do tego, do bossa. Ale mam nadzieję, że to mi się opłaci. Pójdziemy do niego. Mimo, że nie powinienem, bo pewnie przez to cały czas tak naprawdę ginę, przez to cały czas nie udaje mi się wygrywać, ale... Okay. Ciekawe. Następnie atak zadaje 32% więcej obrażeń, następnie atak z odskoku zadaje 59% obrażeń. Kiedy używasz wystrzału, to tak naprawdę byłoby nam na rękę, a tutaj otrzymujesz od pułapek. Więcej obrażeń od pułapek, ale za to większy atak. Wezmę to? Wiem, że zawsze to prawie to biorę, ale wezmę to. Okej, proszę bardzo. Cieszy mnie fakt, że tutaj spotkamy się z tym. Z Syzyfem, bo nie jestem pewien, czy od Syzyfa dostałem, dawałem mu upominek. Chyba mu dawałem upominek, jeśli się nie mylę. Jeśli się nie mylę, to chyba mu dawałem upominek. Nie, chyba nie dawałem mu upominku. Nie dawałem Syzyfowi upominku. Okej, to wykorzystajmy tę sytuację w takim wypadku. Hey,
This might ease your burden for a while. Now hold a moment, Highness. I cannot accept something like this, not without giving back a little something in return, that is. Co dostaniemy? Strzaskane kajdany. Okej, cieszy mnie to bardzo. So bold, your Highness. I was wondering, what brings you back around this way again? Same story as last time? Look, I have to level with you, Sisyphus. I'm leaving the house. I've had quite enough. You understand, I'm sure. I'm going to the surface. Oh, that is quite an undertaking, Prince. If it wasn't you yourself proposing it, I'd like to call it madness, truth be told. Though, you're just mad enough to pull it off. Well, hey, I hope you make it. Good fortune out there. Dzięki, stary. Co my chcemy? Leczenie raczej nie za bardzo. Czy chcę ciemność, czy chcę obolę? Chociaż tam widzę, że mam trochę pół HP, ale myślę, że weźmiemy, moi drodzy, obolę. Obsyp mnie troszkę złotkiem. Z HP-kami sobie poradzimy. To było niezłe, na pewno sporo uderzyliśmy na raz tego dziadostwa. Dobra. Lubię tych gigantów, bo oni są bardzo łatwi do opanowania. Bo bardzo słabo atakują. Mamy sklep Harona i mamy wzmocnienie, więc pójdziemy do sklepu Harona, bo w sklepie Harona mamy możliwość, szansę na wzmocnienie. I chyba jesteśmy przed walką z bossem. Tak, dobrze mi się wydawało. Weźmiemy HP-ki oczywiście. I weźmiemy, moi drodzy, dar od Aresa. Klątwa ogoni, atak wywołuje zagładę. Brzmi dobrze. Morderczy instynkt, atak specjalny i wystrzał zadają więcej obrażeń. Czarny metal, wir ostrzy zadaje obrażenia na większym obszarze. Klątwa ogoni, bo zagłada jest spoko. No i kupmy sobie HP-ki. Na walkę po prostu, żebyśmy mogli mieć na spokojnie tutaj. Wytrzymać sobie. Teraz nasz atak będzie czerwony. Co mi się bardzo podoba, ładnie to wygląda. Dobra, Haron, dobra. Rozumiem cię jak najbardziej. Kolejna siostra Furia, którą dostaniemy? Błagam mnie tą zieloną, błagam mnie tą zieloną. Dobra, jest Alecto. True. They say both gods and mortals are notoriously poor at estimating how long it takes to get anything done. Normally when I'm on the job, they grovel, then they scream. They shut up eventually, but not you. At least, not yet. Na cholerę i ta nietykalność, skoro i tak ją tyknę. O, to mi się podobało, że tak dała się ten. Okej, fakt, że ma pół HP, już zbite, mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że więcej ona obrywa od ataków tych zwykłych naszych tutaj, więc wolę chyba nimi atakować, próbować przynajmniej nimi atakować. O, weźmy sobie złotko przy okazji. I'll make you hurt.
trochę szaleństwo, ale jest pokonana. Z każdym ranem mam wrażenie, że ona jest coraz jakby słabsza, w jakiś sposób, przynajmniej bardziej myślę ogarniam. Bardziej myślę, że też może ogarniam po prostu i może dlatego też idzie łatwiej. Ale pokonana, nie utraciliśmy żadnego odrzucenia śmierci, co mnie niesamowicie cieszy. Spoko. Co tu mamy za fiolkę? A tak, od Aresa, że będziemy częściej dostawać. No tak, ma to sens. Kajdany, strzaskane kajdany. Atak specjalny oraz wystrzał zadają 50% więcej obrażeń, jeśli nie są wzmocnione przez dar. Ale no... Jest to takie mocno takie sytuacyjne, tylko w momencie jak nie używamy. Ja chciałem brać wiecznie zielony żołądź teraz. Chcę wiecznie zielony żołądź wziąć do walki z Hydrą. Tak. Co tutaj mamy u Chorona? Przewracanie życia nie, to nie, więc nas nie interesuje tutaj. Zmywać daru raczej nie mamy. Po co? Więc lecimy dalej. Wystarczy Tartaru, a jakże, lećmy po Hydrę, po Asphodel. 17 minut nagrania, muszę przyznać, że całkiem ładnie. Dar od Ateny, wolałbym od kogoś innego, przyznaję szczerze, ale może Atena da nam coś fajnego. Może da nam coś fajnego. Nie lubię strasznie tego, że oni tak skaczą tutaj nam cały czas dookoła tylko. Okej, trochę potraciłem HP-ków. Troszkę mi się to nie podoba, ale dobra. Cousin, you've met Aphrodite, no? She likes beguiling others with her charms, but her intentions with you, I believe, are pure. You'll find our strengths are complementary. Okej. Wsparcie Ateny było fajne. To przyznaję, było fajne. Wystrzał zadaje obrażenia wrogom na niewielkim obszarze. Bierzemy wsparcie Ateny. Fajnie będzie mieć wsparcie, bo to jednak jest pomocna rzecz. Ulepszymy sobie dar. Myślę, że ulepszymy sobie albo odskok, albo po prostu atak. Thanatos? O, tutaj? Okej, nie spodziewałem się go tutaj. Nie spodziewałem się go tutaj, więc okej. Nie podoba mi się fakt tylko, że tych mamy akurat, bo ci są niezbyt fajni. Ja się trochę boję o swoje HP-ki tak naprawdę tutaj, mi się wydaje. A tym bardziej, że Thanatos zdaje sobie radę powoli coraz bardziej i się boję, że to jakoś na nas wpłynie. Thanatos wygrał. Okej, Thanatos wygrał. Boję się, co to znaczy dla nas. Klątwa agonii, atak specjalny, proszę bardzo. How's that been working out for you thus far? I'm searching for my mother. You still live at home with yours. You don't know what it's like. Mother Nyx was like a mother to you too, and this is how you repay her. You should be ashamed of yourself and learn your place. Okej, nic nie oberwaliśmy, co mnie cieszy. Więc jest okej. Do Hermesa nie idę. Hermes jakoś... O, po lawie trochę poleciliśmy. Hermes jakoś mnie nie ten. Nie za bardzo jara. Dobra, ten załatwiony. Następnie będą gdzieś w tamtą stronę. Och, są. Użyjmy sobie wezwania, żeby móc na spokojnie to robić. Czy ja straciłem wyzwanie? Aha, ono mi się nie naładowało tak w pełni, tylko naładowało mi się po części, widzę.
Okej, kolega tutaj jest niefajny. Nie podoba mi się to. Co ze mną tutaj próbujesz zrobić, kolego? Ale mamy zdrowie. Co mnie cieszy, więc będzie ok. Ares Dionizos. Oczywiście pójdziemy do Aresa, wydaje mi się, bo Ares ma fajniejsze rzeczy. Aha, stąd przypłynęliśmy, ok. To chciałem zobaczyć właśnie. Chociaż Dionizos też nie jest złym wyborem, szczerze powiedziawszy. Kurde, w sumie... Dionizos mógłby nam dać fajną rzecz, ale może też nam dać bardzo słabe rzeczy. A więc pójdziemy do Aresa. O, barka! Okej. Okay. Nie mam nic przeciwko barce. Szczęśliwe znalezisko. Azalisz, Azalisz. O, tego chcę się pozbyć od razu, jak to tylko jest możliwe, bo to daje tutaj naszym kolegom, a raczej nie kolegom, pewne niezbyt fajne rzeczy. Dobra, załatwiony. Ała, muszę pamiętać tylko, że on te bomby jeszcze wyrzuca na sam koniec. Troszkę jest niebezpiecznie, ale dajemy radę. Dajemy, widzę, radę. 19 HP. Ja patrzę bardziej na HP niż na przeciwników z tego, co widzę. Znaczy, z tego, co widzę, to bardziej patrzę na HP. Okej, dobra. No, jest git. Witaj, Aresie, daj mi swój dar. Morderczy instynkt, ataka tak specjalnej wystrzał zadaje więcej obrażeń. Zagłada zadaje dodatkowe obrażenia, ale aktywuje się po dłuższym czasie. Kurde. Dobra, weźmy morderczy instynkt, bo nie braliśmy. Po prostu dlatego, że nie braliśmy. Hermes, czy my Hermesowi dawaliśmy chyba? Nie mam zamiaru się z wami bawić, kurde. Dobra, super, że tego załatwiliśmy od razu, na samym starcie. Co tu jeszcze do mnie przyjdzie? Załatwiony. No i załatwieni wszyscy. Podarujmy mu, niech będzie. Najwyżej będzie miał więcej. Please accept this gift as a small token of my appreciation. Thank you for always keeping me on my toes. Oh, mighty keen if you two leave a tip there, boss. And I have a tip for you. Pierwszy raz dajemy mu. Tak. I bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Lord Hermes, I'm in your debt. Pobłyskujące pióro. Pewnie, że będziemy my częściej mogli go dostawać. No ale dobrze. Ares, nothing like a good old war amongst the mortals to create demand for lots and lots of messages to go around. Okej. Okay. Dorywcza praca, 10 goldasz. Lepszy unik, kiedy otrzymasz uderzenie, porusza się szybciej. Czy poruszanie się szybciej, czy ten... Myślę, że poruszanie się szybciej moglibyśmy wziąć, chociaż tych komnat sporo przechodzimy. Wiecie co, wezmę to... Niech będzie. Wolę to chyba jednak mieć. Nektar. Idziemy po nektar, zwłaszcza, że tam byśmy mieli większego przeciwnika, więc wolę iść po nektar. No i cały nektar w sumie, jaki mieliśmy do tej pory, to zmarł ten. Dorywcza praca, dziękuję. O, dzień dobry. Do widzenia. Cholerne te szkielety.
Dobra, załatwiony. Załatwiony, dobra. Mamy szansę to przeżyć, mamy szansę to przeżyć. Chciałbym się uleczyć. Mamy serce. Wolałbym sklep. Czy mamy tutaj może możliwość zakupu u Harona? Jakaś studyjka? Studnia. Nie za bardzo. Wiem, że tutaj był ten, na pewno coś ze słodkiem. Była jakaś... O, tutaj jest. Dobra. O, jest sklep Harona. Okej. Okay. Cudownie. Bo mamy trzy wybory jednak, nie dwa. Dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Haronie, daj mi proszę hapeki. No i mamy hydrę, tak naprawdę, za chwilę. Okej, okay, nie mam hapeków. Dobra. Weźmy wszystko, no to już. Luckily the boatman Charon is much easier to get a hold of than your father. Niczego. Skłębiona siła. Po użyciu wsparcia zadajesz więcej obrażeń przez 15 sekund. Boski wskaźnik ładuje się szybciej, gdy zadajesz lub otrzymujesz obrażenia. To brzmi dobrze. Więc to weźmiemy. To brzmi dobrze i to brzmi na przydatne przede wszystkim. Dobra, moi drodzy, Hydra, błagam, nie dostanę tę niebieską, chcę tę niebieską. Nie, widzę jakiś inny kolor. To jest ta sama podstawowa chyba pierwsza, tak? Prawda? O nie, to jest jakaś inna, ona rzuca lawę. Ale chyba nie będzie to aż tak złe. Krwawnik, 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 zapominam o tych krwawnikach pierdzielonych. Dobra, ma nietykalność, więc proszę bardzo. Chodźcie tu główki. O Jesus, ile tu tego nagle. Wezmę wezwanie, niech będzie. Nie mam Taurydyki już, widzę wsparcia, niestety. Ale dobra, damy sobie radę. Dobra, załatwiony łeb. Dobra, załatwiony też kolejny. Damy radę, damy radę. Może nie przeżyjemy z wszystkimi pięcioma. Może nie przeżyjemy z wszystkimi pięcioma, ale i tak damy radę w jakiś sposób. Dobra. Dobra. Szlak. Dobra, będzie okej. Okay. O nie, tej czaszki nie lubię. Znaczy tej hydry, nie, tej głowy nie lubię. Załatwmy proszę ich w ten sposób. Rzucajmy to, bo to będzie nam trafiało parę ich na raz, na szczęście. Dobra, z tamtej strony nie ma. Wskaźnik już mamy prawie cały naładowany. Już tylko ta główka została. Dobra, mamy full ten, full wskaźnik, więc możemy polecić full w ciebie po prostu. Nie obchodzi mnie to, co będziesz chciała już tutaj zrobić, mi moja droga. No już będzie po niej, na pewno. Dobrze. Jedno odrzucenie śmierci stracone, ale nieźle, nieźle. Jak na nową hydrę w sumie to jest nawet bardzo dobrze. No. Dobrze, dobrze, dobrze. Matko, tych rodzajów hydr jest dużo, jest za dużo trochę. Mam nadzieję następnym razem dostać tę niebieską, bo była lepsza. Odnowmy sobie HP. Weźmy ząbek. O, nowość, proszę bardzo. A, zobaczcie, nie mogę. Raz na próbę ucieczki. Bo błyskujące pióro. Zyskujesz plus 1% szybkości ruchu i szansę na unik za każdym razem, gdy szybko wygrasz potyczkę. Co znaczy szybko? Szybko. Szczęśliwy ząb. Szczęśliwy ząb, bo to będzie dodatkowe jakby życie dla nas. Co u Harona mamy?
58 HP natychmiastowo przywróć. Nie czuję, żeby to było tak potrzebne, więc wolę chyba nie brać tego. No i nic z tego nie weźmiemy. Dorywcza praca jest bardziej przydatna, bo parę pokoi przejdziemy, będzie lepiej niż jakbyśmy mieli to, tego się pozbyć i coś innego w to miejsce. Dobra, Elysium, ponownie Elysium. Z włócznią Elysium było lepsze, mi się wydaje. Możemy pójść młode dala. W sumie to, że mamy to odbijanie się, to jest cudowna rzecz tak naprawdę, bo bardzo łatwo będziemy mogli dobijać nich. Właśnie w taki sposób. To jest jednak dobra rzecz. Nie patrzę nawet na inne. 400 obrażeń tym, to jest cudowna rzecz. Czy coś tutaj mamy jeszcze w tym pokoju? Nie za bardzo z tego, co widzę. Okej. Okay. O, włócznia moja. No tak. Wzmocnienie daru czy obole? Obole, obole. O, ja pier... Co? Co? Dobra, widzę bramę chaosu. O, masz. Aż dwa takie? Chociaż da się w sumie to w miarę łatwo unikać z tego, co widzę. No jednakże jest to męczące dosyć. Dobra, załatwiony. Stało boli. Dziękuję. Mamy bramę do chaosu. Czy ja chcę w to iść? Najpierw pójdziemy w to. I nie chcę w to iść, ze względu na to, że mamy tutaj Patroklesa. Okej, zapłacę. Tylko ile? Zapowiedz mi, proszę. Dobra, 67 dodatkowego golda. Nie idziemy do chaosu, idziemy tutaj. Idziemy tutaj do Patroklesa, bo on nam da parę rzeczy fajnych. Może nam odnowić na pewno. Kurde, miałem nektar i mogłem mu go dać. Dobra, na pewno jeszcze będą okazje. Your father? Ah, that's right. But you're the prince, aren't you? You must see plainly then what your birthright amounts to. You're no better off than any of us here. Now go. Jasne, już odchodzę, tylko... No tak naprawdę nic, oprócz tego to nie jest tak przydatne jak ten, reszta. Afrodytka czy wzmocnienie? Wzmocnienie, bo wzmocnienie będziemy mieli normalnego przeciwnika, a tam byśmy mieli jakiegoś porąbanego. O! Tym bardziej, że mamy spokój. Wskaźnik ładuje się szybciej, atak wywołuje zagładę. Myślę to, dodatkowe obrażenia. Mimo, że niewiele tych obrażeń, to weźmy. Proszę bardzo, wzmocnienie albo Ares. Lol, czy jak wezmę jeszcze raz wzmocnienie, to też będę miał znowu taki pokój? Fajnie by było. Nie chcę iść chyba po Aresa, chyba chcę pójść po wzmocnienie, chyba wolę wzmacniać to, co już mamy. No niestety nie. Dobra, załatwieni.
No i się zregenerował, kurde mol. Bo ten tutaj gówniarz mu pomógł. Nie wierzę, no. Nienawidzę tych, które dają mi nietykalność, bo to jest wkurzające. Pomóż mi, Ateno. Dzięki, kochana. Dobra. Wzmocnijmy. Czy wsparcie? Czy osłabienie? Atak specjalny. Albo może odskok? Nie, weźmiemy wsparcie. Hermes albo obole. Chyba Hermes, bo mamy dużo kasy. Chyba Hermes, bo mamy dużo kasy. Dobra. Aha, tutaj są. Skubaństwo to zadaje strasznie dużo tego obrażeń. Nie dam się tutaj zabić. Nie. Nie stracę odrzucenia. Daj mi Aresie swój ten. Lepszy unik. Kiedy otrzymasz obrażenie, masz szansę na automatyczny unik. Po otrzymaniu obrażeń szybko odskocz, aby odzyskać trochę dopiero co straconego HP. Albo odskakiwać więcej razy rzędu. Myślę, że weźmiemy większy odskok. Dobra, nic więcej tutaj nie ma. Mamy klejnoty, mamy kryształy mroczne. Pójdziemy na mroczne kryształy tym razem, bo jest mniejszy przeciwnik, to z tego co widzę. Dobra, załatwieni. Nowe skubaństwo mi się pospawnowało, oczywiście. I kurde, oczywiście łucznicy to musieli być. O, ale sam się zabił? Dobrze, 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 bardzo mnie to cieszy. Dziękuję ci bardzo, że tak postanowiłeś mi pomóc. Kolejni, Matko Święta, za dużo was tu trochę. Okej, fakt, że to mi się zespawnowało, mi się nie podoba. Trzeba to zabić, póki złoży jaja. Kolejne? Dlaczego? Przepraszam bardzo. Kto na to pozwolił? Wezwanie użyjmy, żeby być na pewno bezpiecznymi. Dobra, włócznie tutaj, gościu. Dobrze. Załatwieni. Czy mogę dostać sklep Harona? Bo chciałbym skorzystać z tego, że mamy mnóstwo kasy. Mamy Zeusa, mamy obole. Cudownie. O, i mogę sprzedać dar. Żeby mieć jeszcze więcej kasy. Czemu to nie może być studnia Harona? Za dobrze mi idzie chyba. Zeus czy obole? No pójdziemy do Zeusa, bo tych oboli to mamy aż od ciula. Więc no nie potrzeba, żebyśmy mieli jeszcze więcej.
Okej, kolega chce tutaj nam się łatwo dać, co mnie cieszy. Oczywiście wykańczamy. Okej, to jest chyba jedno z lepszych przejść, jakie mam na Elysium, wam powiem. Tak mi się wydaje, albo przynajmniej tak dobrego jeszcze nie miałem. Trzeba wykończyć najpierw te, bo nie ma sensu walczyć z tamtymi podczas kiedy ci jeszcze żyją. O kurde. Udało się. Nie daję Zeusowi. Nie. Someone of a favor, I must ask. You tell your father, if you so happen to run into him again, that his brother Zeus forgives him and would like to reconnect. No. The family again. Miłuś. Milusiu, oczywiście, że przekażemy. No, tylko raczej nie chcę tam wracać, ale okej, jasne. Po użyciu wsparcia zadajesz więcej obrażeń przez 15 sekund. Wystrzał jest piorunem. Niech będzie więcej obrażeń, żebyśmy brali też różne rzeczy jednak. Sklep Harona albo hapeki. Pójdziemy do sklepu Harona, żebyśmy mogli mieć tych hapeków na maksa. Błagam, Haron, ja cię błagam. Daj mi odzyskanie HP. Ja cię po prostu błagam, kolego. Jest, widzę odzyskanie HP. Widzę, że możemy jeszcze mieć jeszcze więcej HP. Co mnie niezmiernie cieszy. Słodka kapitulacja. Osłabieni wrogowie są także bardziej wrażliwi na obrażenia. Po śmierci wrogowie zadają obrażenia innym pobliskim wrogom. No teraz to mi się nie przyda. Słodka kapitulacja raczej mi się tutaj przyda. Jakkolwiek. A, nie mogę, to tylko było podar. Dobra, zobaczmy. Czy uda mi się w końcu pokonać Elysium? Mam trzy. For one, know only pure contempt for this foul demon and his underhanded fighting style. A style we shall easily dismantle now. Skupiam się ponownie na Asterionie. Chociaż to jest spoko, bo tak naprawdę. Dobra, Asterionie, gin proszę. Okej, to, że Asterion za nami biega, to jest w sumie zajebista rzecz tak naprawdę. Bo bardzo łatwo możemy tutaj mu zadawać obrażenia. Za pomocą tych ostrzyd, więc to jest super. Trochę też zadajmy obrażeń Tezeuszowi, żeby w miarę szybko też go mniej więcej wykończyć potem. Muszę pamiętać o tych krwawnikach jednak. Dobra, użyjmy tego. Bijmy tutaj Asteriona, jak tylko się da. Minotaura tutaj kochanego naszego. Póki mam taką możliwość.
Gdzie jest on? O kurde. Zadaję jeszcze jakieś mocniejsze ataki, widzę. Biegaj za mną, biegaj. Z chęcią przyjmę twoje biegańsko. O, masz, odrzucenie, ale zobaczcie, że dopiero pierwsze odrzucenie straciliśmy tak naprawdę. Dobra, mam szansę tutaj go pokonać. Dobra, na pewno to już na radę. Zabity. Ja też mam włócznie, kolego. Nietykalność ma, okej. O nie. Poseidon? Czemu Poseidon? Co to jest? Czemu on ma różne ataki? Przepraszam bardzo. Super, kolejne odrzucenie śmierci stracone. Dobra, uciekajmy trochę nieco od niego. Kurde, ja to boję się, że przegram teraz przez to, że ten... Mam... O nie! O nie! O nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, Tezeusz jest bardzo do dupy. Tezeusz jest przerąbany! On jest przerąbany. Losing to Theseus. Pokonałem Minotaura. Tezeusz jest kuźwa przerąbany z tym swoim pierdzielonym darem. Fakt, trzeba fokusować Minotaura, to jest 100%. Minotaur musi lecieć pierwszy. Ale cholera jasna. Ja nie wiem, co ja muszę zrobić. Może błędem było to, że nie podlatywałem do niego. Ale no nadal. No nie za bardzo, sorka, Hypnus. Wybaczcie, ale no kolejna tutaj leci, dla duzy. Bo rzadko ją widujemy po prostu. Muszę się przesiąść trochę. Dawaj mi to, a nie. Miotełka z piór harpi, dziękuję ci, Meduzo. Co tam chcesz mi powiedzieć? Gorgona związana obowiązkiem, podoba mi się ta kwestia. To też zablokowany, niestety. Hej, Cerberku, pogłaskajmy cię, kochany psiaku. No, jest mi smutno, bo kurde... Szło bardzo ładnie i mieliśmy naprawdę mocne szanse. O, właśnie. Forgives me. Zeus forgives me. How dare that blasted little brat?
His beard may be luxurious, but he's as much a child as are you. Trochę to źle przekazał. Trochę to źle przekazał ten. What happened between you? None of your business. Go on now and frolic with that lord uncle of yours, the both of them. And don't you ever speak of him to me again. You hear me? Ok. Loud and clear. Co to mamy, bo widzę, że jakiś ten stojak muzyczny to jakby nie za bardzo mi to interere. No tylko to, 120-150, mamy tego mało trochę, bo wydawałem, ale no okej, będę musiał pamiętać. Chciałbym to, żebyśmy za pomocą podnosimy nektary, żebyśmy mieli. A było też coś jeszcze fajnego. To, ciemność czarna jak smoła, to też nam dodawałoby HP-ków, to też by było dobre. Witaj, Orfeuszu. Why, it's that I've lost my muse, my friend. It isn't harder to explain than that. Have you not had such moments in your life where you had lost the will to chase your passions? Stracił muzę, czyli kogoś trzeba odnaleźć. I suppose I have, yeah. But recently I found my drive again. And that's why I have to get out of here. And I am truly happy for you, friend. Alas, I've had no luck in my own search. Not that I'm searching any longer, so... I'll just be over here, okay? Okay. Zostań sobie. O, Thanatos jest! Hejka! But that was then and this is now, and we have work to do. Anyway, Than, I think we'd best continue this discussion at some other time. You're interrupting private conversations, Agrius. Leave us. Okay. Oh, let him stay if that's what he wants. What does it matter? He's technically allowed within these halls. But he must know he isn't welcome anymore. Okay. O, przypadkiem się zbugowałem w tym. Wretched broker, what's new, my friend? Za jedną krew Tytana mogę kupić 200 kryształów. Nie wydaje mi się, żebym chciał coś takiego zrobić. Tym bardziej, że krew Tytana jest mało dostępna. Sometimes I get the impression the Olympians look down on those of us born of the underworld. Is that my imagination, or what do you make of it? The gods of Mount Olympus tend to think themselves above us, child. As your father often likes to say. He alone was relegated to this realm and grew resentful of his relatives on high. Ma to sens. I can't imagine him otherwise. Dobra, moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca. Ja tutaj tylko jeszcze zrobię pewne ulepszenia nas, oczywiście. Can't afford that. Tak, fakt. Dobrze, że to powiedziałeś. 20 kluczy też potrzebujemy do tego, żeby mieć więcej tych talentów i w sumie chciałbym ulepszać się w ten sposób. Co tam, Skelly? No, tylko ten. No, I'm worried you'll be wasting your time. If you give that stuff away, don't expect to get anything back. Well, not after the first time, anyway. Usually. I'm just saying, don't get your hopes up. Okay. Maybe I just want to show thanks to my friends for its own sake. Sure. Dobra, moi drodzy. Widzę, że gra mnie bardzo rozpieszcza, bo zobaczcie, akurat nowe tutaj no, te rączki. Nie wiem, co to było dokładnie, ale... Bliźniocze pięści. Atak z bliska, trochę mi się tylko to nie podoba. To jest mocny atak dosyć, muszę przyznać. Załatwiony, okej. Okay. Myślę, że ta... To będzie ciężkie. Z tą bronią będzie ciężko trochę, bo ona jest naprawdę nas bliska. Więc... to może być trochę ciężkie. Myślę, że z tym i ze Stygiuszem
Może być pewien problem z pokonaniem mózgu areny, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Biblioteka zbiór harpi. Rozbite urny mają 3% szans, aby zawierać przedmioty leczące. Okej. Okay. Nie jest to takie złe, jednakże chyba wolałbym coś innego. Gdy wygrasz potyczkę bez otrzymywania obrażeń. Myślę, że mógłbym to wziąć, moi drodzy, ze względu też na to, że chtoniczną sakiewkę możemy tak naprawdę wziąć kiedy indziej. Chociaż kurde... Kurde, no nie wiem, no nie wiem, no kurde, nie wiem. No nie wiem. Bo przyznam, że rozbudziłem się dzięki tej grze, co mnie bardzo cieszy. Na pewno tak. Szczęśliwy ząb to jest raz na próbę ucieczki. Chcę to nadal zachować na to, żebyśmy mieli to przed areną. No myślę, że chyba tradycyjnie pójdziemy w chtoniczną sakiewkę, żebyśmy dostali ten hajs. A potem może... No, wiecznie zielony żołądź też jest dobrą rzeczą. To też jest dobra rzecz. Więc no jednak pójdę dalej w sakiewkę. I cóż, moi drodzy, w następnym odcinku weźmiemy sobie pięści tutaj chyba Atlasa, jeśli dobrze nie mylę, jeśli się nie mylę, jeśli jak to one były tam nazwane. Ale chyba coś mylę. Artemida, Hermes. Artemidzie daliśmy dwa aż. Widzę, że jest więcej tych serduch tam wpisanych, więc trochę będziemy mieli. Nieodkryte jeszcze mamy jedno. Okej, okay, jeszcze jeden Bóg się przed nami gdzieś chowa. Okej, okay, Posejdon przed chwilą miał dwa tylko. Jakiś kluczyk? Okej. Okay. Ale kto? Mamy wszystkich... No właśnie, mamy wszystkich tych chtonicznych... moment, pozwólcie, że w takim razie ja się tutaj jeszcze tutaj ten cofnę. Czy ja nie mam wypełnionych przepowiedni Moir? Bóg morza, Bóg wojny, Bóg szybkości. A nie, to już uzupełniliśmy, okej. Okay. Okej, okej. Pewnego dnia zatrudni wykonawcę domu, aby ten wykonał różne usługi renowacyjne. To wiecie co, jednak się opłaca, żebyśmy wzięli te usługi renowacyjne, nawet te dupy, bo jednak to jest ładne. Dla Malfona. To są te bliźniacze pięści, okej. Okay. Bliźniacze pięści. Bliźniaczymi pięściami pójdziemy, moi drodzy, w następnym odcinku. I mam nadzieję, że... Pójdzie mi na tyle dobrze, że pokonamy Hydrę, bo chciałbym zdobyć kryształ, chciałbym zdobyć... No, krew tytanów myślę na pewno zdobędziemy. Na pewno zdobędziemy krew tytanów, a chciałbym ten, chciałbym na pewno pokonać Hydrę. Nie liczę na wiele na arenie w Elysium, bo naprawdę Elysium jest ciężkie i nie wierzę... Jeśli pokonamy Elysium, to będę zadowolony w pewnym momencie. Zesram się ze szczęścia tak naprawdę, ale na razie nie nastawiam się na to. Na razie się na to nie nastawiam. Tak więc, moi drodzy... Jeśli ten film wam się spodobał, zapraszam was do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie, czy kibicowaliście mi na arenie. Ja przyznam, że kibicowania nie słyszę niestety, tutaj by się przydało je trochę słyszeć. U mnie na przykład. Może mnie to w jakiś sposób zachęciło, chociaż może to by nałożyło presję taką, ale no na pewno na arenie Tezeuszowi i Asterionowi to bardziej pomaga, że tam jest tak masa ludzi, że im kibicują, bo jak widać sobie dają radę z Kubani. I możecie powiedzieć, jak wam się podoba Hades, jak wam się podoba wszystko, co się tutaj dzieje do tej pory i czy jesteście ciekawi, jak bardzo ciekawi jesteście nowej broni i w sumie, którą z tych broni do tej pory najbardziej lubiliście, no bo teraz w sumie jest wybór. Jak ktoś z was gra w Hadesa, to może powiedzieć, którą z tych broni najbardziej lubi, a jak ktoś nie gra i widzi, jak oglądam, to możecie mi powiedzieć według was, którą bronią mi najlepiej szło do tej pory. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania po więcej. Ja wracam pod kamień. Czemu ja zawsze muszę ziewnąć w tym momencie? Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.